Cześć, witam Was na moim kanale. Może komuś się przyda. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat pompy obiegowej, pomp obiegowych, a właściwie na temat wymiany takiej pompy zwykłej na pompę energooszczędną. Jako, że byłem zmuszony sobie ostatnio wymienić taką zwykłą pompę z uwagi na... Byłem zmuszony wymienić taką pompę z uwagi na to, że ona po prostu mi zbyt głośno już chodziła. Coś zaczęło w niej stukać podczas pracy. No i postanowiłem, że sobie wymienię na pompę inną, na pompę energooszczędną. Chciałem sprawdzić, czy pompa energooszczędna faktycznie jest energooszczędna i czy to w związku z tym coś zaoszczędzę w domu na tym, że będę taką pompę miał, a może wymienię sobie resztę moich pomp na energooszczędne. No i co? Kupiłem taką pompę, wymieniłem ją sobie sam. Tutaj już ona jest wymieniona, to ta czarna z lewej. Wymieniona, włączę ją może teraz tutaj, żeby pokazać, jak działa. No i mam ją w tej chwili ustawione, służy ona mi do podłogówki, tak, do ogrzewania podłogowego. No i co? Po wymianie no, sprawdziłem, zresztą widać zresztą na samej pompie, ile ona bierze prądu. Porównałem miernikiem, ile prądu ona bierze na dobę i porównałem tą wartość z byłą pompą, którą wcześniej zmierzyłem miernikiem. Jest to ten sam typ pompy, 25x40x180. No i co się okazuje? Stara pompa brała mi prądu na kwotę już po przeliczeniu. Ja mam taryfę G12W i bierze to mi, brała ona mi po przeliczeniu w stosunku miesięcznym 3 zł miesięcznie, ta stara pompa. Nowa pompa bierze prądu w tej chwili miesięcznie na kwotę złotówkę miesięcznie, tak? Więc 3 razy mniej. Stara pompa brała mi w tym momencie jakieś tam 25-28 W. Ta tu bierze od 6 do 8, tak można powiedzieć. Podczas pracy, tak? No więc faktycznie jest to 3 razy mniej prądu. No ale cóż, tam brała 3 zł miesięcznie, ta bierze złotówkę. Czy warto taką pompę wymienić, kiedy działa standardowa, kiedy twoja pompa działa, czy warto ją wymienić na energooszczędną? No te 2 złote różnicy na pompie, wydaje mi się, że nie, bo stara pompa, znaczy pompa zwykła w tej chwili kosztuje tego typu, co tutaj mam, kosztuje około 90 zł. Ta pompa właśnie została kupiona za trochę ponad 200 zł. Więc co tam, jest 110 zł różnicy. Jakbym 2 zł miesięcznie, jeżeli zyskuję na tej pompie, no to mi się ta pompa nowa zwróci po 4 latach, tak można powiedzieć. No więc nie wiem, czy warto, czy nie warto. Na pewno ja nie będę swoich pozostałych pomp, które pracują już 12 lat i na razie nic im nie jest. Pozostałych pomp nie będę specjalnie wymieniał na pompy energooszczędne, no, bo to się nie kalkuluje, po prostu wydaje mi się, że za mała różnica jest, nie? Żeby to brała stara pompa, nie wiem, 10 zł miesięcznie, a nowa
nowa złotówkę, no to tam duża jest różnica już, tak? Ale te 2 złote różnicy na miesiąc, to raczej nie, się nie kalkuluje. Jak nawala, tak jak w moim przypadku, jak nawala pompa już i musisz ją wymienić z jakiegoś, albo nawaliła i musisz ją wymienić z jakiegoś powodu, no to wtedy tak, myślę, że warto pokusić się o taką energooszczędną pompę. Co prawda nie wiem ile, jak długo ona będzie działała. Tego nie wiem. To jest mój pierwszy nabytek takiej pompy. Mówię, te stare działają mi już, działały mi już 12 lat. Mam w kotłowni 3 pompy. Jedną taka, dokładnie taka sama, jak mi nawaliła. Służy mi obecnie do ogrzewania wody w bojlerze. No, a ta tutaj po prawej służy mi do ogrzewania, do zasilania wody ciepłą grzejników, tak? Ta tu jest na podłogówkę. No i mówię, no, czy warto wymieniać, czy nie? No, jeżeli nawali, to myślę, że warto się pokusić o taką energooszczędną, bo to jednak no, złotówka miesięcznie, tak? A 3 zł miesięcznie, no i tak trzeba kupić, tak? Więc po 4 latach można powiedzieć, że ta różnica się zwróci między pompą zwykłą a pompą energooszczędną. W moim przypadku, kiedy ogrzewam tymi 3 pompami, ogrzewam sobie domek jednorodzinny, nie za duży. No a tak, to nie będę kupował specjalnie pompy energooszczędnej, tylko po to, żeby wymienić te obecne pompy zwykłe, które posiadam. Także to mam nadzieję, że pomogłem w decyzji komuś, w decyzji, czy wymieniać pompy zwykłe, nieenergooszczędne na energooszczędne, kiedy te pompy działają. Wydaje mi się, że nie. A kiedy nawala, to tak, to myślę, że warto się pokusić o te energooszczędne zużycie prądów. W dłuższej perspektywie na pewno będzie niższe, szczególnie jak masz dużo takich pomp, tak? Albo jak budujesz dopiero dom, no to wtedy warto pomyśleć o energooszczędnych pompach. Niekoniecznie, nie mówię tutaj o tej firmie, chociaż akurat to jest produkt polski, z czego jestem zadowolony, że akurat taki produkt udało mi się kupić. Są też chińskie pompy, a to wszystko w podobnych cenach idzie teraz. Już. No i co? Jeżeli pomogłem tobie w podjęciu jakiejś tam decyzji, nie wiem, polub filmik, zasubskrybuj go, jeżeli uważasz, że warto. W przyszłości postaram się wrzucać na ten kanał inne filmy, które mogą się Tobie przydać ogólnie w życiu. Pozdrawiam. Do zobaczenia.